Moim zdaniem, dzisiaj najciekawszy rozwój na rynku finansowym daje obsługa klientów z sektora szeroko rozumianego wealth managementu czy sektora klientów premium. Jeśli popatrzymy sobie na historię digitalizacji, historię bankowości przez ostatnie 20 lat, od początku XXI wieku, głównie wstawiano na, na początek na digitalizację klientów indywidualnych, rynku masowego. Potem na rozwój i udywidywalizowanie dla małych firm. A teraz najciekawszą grupą wydają się klienci zamożni i aspirujący do, klien do bycia klientami zamożnymi, gdzie wciąż dominuje jeszcze takie bardzo tradycyjne podejście spojrzenie na to, że klient musi przyjść i rozmawiać ze sobą fizyczną. A tutaj wchodzi duża grupa młodych ludzi, którzy są. Przyzwyczajeni do samoobsługi, do zdalnego podejścia do bankowości, którzy oczekują nowych, nowej formy usług, nowych, ciekawszych wyzwań w tym zakresie.